Dopiero co zakończyła związek z młodszym od siebie Mateuszem, a już spotkała innego, mężczyznę, do którego jej serce mocniej zabiło? Jak donosi jeden z tygodników, w życiu Edyty Górniak, 45L, pojawił się pewien wyjątkowy facet. Kim on jest? Jeszcze nie opadły emocje po wypadzie do Los Angeles, dokąd Edyta poleciała na zaproszenie Marcina Gortata. A już trwa odliczanie do premiery programu Agent Gwiazdy, który pojawi się w TVN i E-Wiosną. Edyta Górniak była największą z 14 gwiazd, które jesienią ubiegłego roku pod wodzą Kingi Rusin wyruszyły na Wyspy Kanaryjskie na poszukiwanie agenta. Reklama, nie mam makijażu, pięknie doczepionych rzęs, jestem tam taka domowa, zdradziła kilka dni temu. Program, oprócz wysokiego honorarium, mówiono o kilkuset tysiącach złotych, był dla celebrytki ucieczką od osobistych problemów. Kilka miesięcy wcześniej straciła ciążę. Rozpadł się, również jej związek z Mateuszem Zalewskim. Dla wielu osób, w tym dla mamedyty. Grażyna Jasik, była to przykra wiadomość. Ułudziła się. Że u boku młodszego o kilka lat kierowcy rajdowego łodzi jej córka w końcu ułoży sobie życie. Niespodziewanie Dyta Górniak wróciła do tak bolesnej dla niej sprawy. Kobiety, które doświadczyły poronienia, często nie rozmawiają o tem z nikim, nie wypłakują tego bólu na głos, zostają samotne w swojej wewnętrznej żałobie. Zostają same ze wstydem, że ich organizm nie podołał. Musimy o tym rozmawiać i wzajemnie, się wspierać. Przecież tyle nas jest, w pistej treści zamieściła na swoim profilu w mediach społecznościowych 11 stycznia. Dodała też, że jej związek z Mateuszem odsłonił różnicę w dojrzałości życiowej, a jego końcówka była już nieustającą walką. Edyta Górniak tłumaczy dalej, że publicznie dzieli się tymi refleksjami, by przywrócić niektórym nadzieję, że wszystko dzieje się po coś. Dla nowego związku porzuciła wprawdzie Los Angeles, ale dzięki temu jej syn. Poszedł do kadeckiego liceum wojskowego w Polsce, co od dawna było jego marzeniem. Myślę. Że na drodze dotarcia do tej prawdy, każda lekcja jest cenna. Myślę też. Że jestem niej już bardzo blisko, dodaje. Kończąc emocjonalny wpis, Gwiazda, dziękuję, za miniony rok który był dla niej trudny, ale równocześnie tak ważny. Edyta, górniak wyraźnie daje do zrozumienia, że nie zrezygnowała z poszukiwania miłości. Jak nieoficjalnie dowiedziało się życie na gorąco, już jakiś czas temu pojawił się ktoś, dla kogo mocniej zabiło jej serce. Kim jest nowy mężczyzna w życiu górniak? Czytaj dalej na następnej stronie.